Nic się nie zmienia. Był car, potem był Stalin, Putin. Teraz jest Putin. No i to jest ciągle to samo. Pan co, dopóki będzie Putin, to się nie zmieni. Się już żygać chce taką polityką. Szkoda słów. No dyble. Ubić ich po prostu. Rosjan? O. Olać. Olać. Pewnie, no co pan się będzie zajmował palantami? A jak trzeba będzie, to przypiszyć po prostu. Powinni tego Putina powiedzieć za jaja. Hitler to może mu buty czyścić. Nie tak dawno w sieci pojawiło się nagranie, na którym zwykli Rosjanie wyrażają swój stosunek do Polski. Polaków trzeba zniszczyć, grzmiała jedna z Rosjanek, która zarzucała nam zbytni nacjonalizm. Dziś zapytamy dumny naród Mickiewicza, co by odpowiedzieli swoim przyjaciołom Moskalom. Pytamy o Rosjan i stosunek Polaków do Rosjan. Ci młodzi Rosjanie nawołują do tego, żeby zaatakować Polskę, że miarka się przebrała. Co by im pan odpowiedział jako Polak? No dyble. Napaść? Chyba no to... zgłupieli zupełnie. Rozum im odebrało. To nie ma o czym rozmawiać. W ogóle na temat Rosjan to nie powinniśmy w ogóle rozmawiać, bo to są nie ludzie, po prostu to, co oni wyrabiają na świecie, to jest nie do pomyślenia. Nie mówię tylko pan, na Ukrainie. Tak się mówiło, że no jak Rosjanie zobaczą, co się dzieje na Ukrainie, to zmienią swoje podejście. Oni nigdy się nie zmienią. Oni się nie zmienią nigdy. Oni byli bandytami, są i będą. Mają taką naturę. To nic się nie zmieni. Do nas wszedł Rosjanin, powiedział, uchodzicie stąd, bo wszystko Germany. Moją mamę chciał zabrać do Rosji. W końcu zaczął strzelać. Dobrze, że mieliśmy takiego sąsiada. Wysoki, wyprowadził go. Bo chciał babuchy i babuchy chciał. Moją mamę chciał zabrać do Rosji. W ogóle nas okradli, jak nocowali, wynajmowali te kwatery. To okradli nas. A, w ogóle szkoda mówić. Niech się odczepią. Pilnują swoich spraw. Niech zostawią nas w spokoju. Dokładnie. Myśli pani, że na przykład za jakiś czas może coś się zmieni, że jednak... Oni... Nie sądzę, to będzie bardzo długo trwało. To muszą pokolenia być i... Ale w czym te rosną teraz, te pokolenia? No właśnie ciągle w tym samym, tak? Nic się nie zmienia. Był car, potem był Stalin, tak? A teraz Putin. A teraz jest Putin. No i to jest ciągle to samo, tak? Rosja carska istniała. Rosja sowiecka istniała. I Rosja będzie w dalszym ciągu istniała. Z tym, że jeśli chodzi o władców, to oni się nie zmieniają. No wie pan, no co tu mówicie o takich skrajnościach? No bo to są skrajności. No ale no pojawiają się tam te głosy i niektórzy się boją, niektórzy mówią, że to tylko propaganda. No i tak. Wie pan, szkoda słów. Szkoda słów. Że nam się już żygać chce taką polityką i rozmowami na ten temat, bo to nic nie daje. No zresztą za mną mają psychiatrów w kraju. No niech się stukną w głowę, no tyle chyba. Że takie rzeczy gadają? No jasne. Myśli pan, że to propaganda tylko, czy jednak tam wśród nich tak, no myślą? To znaczy, myślę, że tak myślą, ale... No ale niech się stukną w głowę, nie? Coś zrobią. A myśli pan, że to się może zmienić w jakimś czasie, że ci Rosjanie tam... Wie pan co, dopóki będzie Putin, to się nie zmieni, chyba że coś... innego, jakiś grom spadnie z nieba. Ci Rosjanie w internecie od niedawna nawołują do tego, żeby w Polsce rozpocząć specjalną operację wojskową. Co by pan im odpowiedział? Ja już ich gdzieś widziałem w internecie. No, bo oni właśnie mówią, że Polskę trzeba tak, zaatakować. Tak, szczególnie tą zapamiętałem. Bezsensowna baba zupełnie. No ale oni żyją w takim kraju, w którym nie mają wiedzy takiej jak my, także tak gadają prawdopodobnie. Ich się wychowuje od, ja wiem, chyba od czasów najazdu mongolskiego. Operację wojskową. Co pan odpowiedział? Po prostu. Rosjan? Tak. Ci co tak, ale wie pan, czy tych co tylko tak mówią, czy w ogóle, że Rosjanie mają taką mentalność? Proszę pana, powiem inaczej. Bardzo szanuję i kocham Rosjan. Ludzi, zwykłych ludzi. Bo to jest naród słowiański, są podobni do nas. Ale ta cała reszta... Ty wojskową. Przypieprzyć im już. Ale tylko im, czy w ogóle Rosjanom i Rosji? No przecież nie będę rozczynał wojny z Rosją w tej chwili. Ale tym propagandystom, tak? No propagandystom, jak on jest w Polsce, to go wyrzucić z Polski. Nie, już. Oni są właśnie w Rosji i takie publikują nagrania, że to trzeba już się... No to... Olać. Olać. No pewnie, no co pan się będzie zajmował palantami? A jak trzeba będzie, to przypiszyć po prostu. Absolutnie nie. Nie zgadzam się na żadne... Ale jakoś dosyć... panią oburza na przykład, że w tak. ogóle takie głosy się pojawiają, tak. że tak. oni tak otwarcie, niektórzy tak. mówią, że... Tak, oburza mnie to. To są ludzie, którzy w ogóle nie wiem, dlaczego tak mówią, ale... No bo tam taka propaganda. To tak. Wiem, że taka propaganda. Ja trochę lat już żyję.
Boże. O Rosjan. No. Bo ci Rosjanie ostatnio w internecie no tak nieładnie o nas mówią. No przecież to bzdury, no co pan. Bzdury. Propaganda. Oczywiście, że propaganda. Tak. A pani stosuje. No niestety, oni tacy są, oni w to wierzą, no nic pan nie poradzi. Co Polacy by odpowiedzieli? Tak, no takie po prostu no, rzeczy, które oni mówią tam, wygadują. Nie wiem, brak mi słów do tego wszystkiego, co Putin i Związek Radziecki robi z Ukrainą i grozi Polakom. Bo kiedyś powiedział, że jego kraje, wszystkie kraje bałtyckie będą w jego rękach. To jest chory człowiek po prostu. Hitler to może mu buty czyścić. Powinni tego Putina powiedzieć za jaja. No niby jest tam wyrok, wchadzę. A jest bardzo. Niech pilnują swojego nosa. Rosjanie? Rosjanie, nikt inny. Niech oni się za swoje sprawy wezmą. Bo mają, tak się nasalali w papiery, że nie wiem, kiedy oni się oczyszczą z tego. A pani stosunek do Rosjan jest taki... Jako do Rosjan sympatycznie, ale dla tych głupich Rosjan, a ich jest większość. Niestety, takich uczą i to w główce zostaje u nich. Przykro, przykro. Wie pan, teraz to, co się porobiło, to ręka boska to za mało. Przeraża mnie to. Mnie to po prostu przeraża. Że w XXI wieku jeszcze ciągle że ludzie czołgi, jeszcze chcą karabiny. W Europie. To nie jest jakaś taka dzicz. To jest Europa, to jest środek Europy. Przecież i Polska, i Ukraina to jest środek Europy. Oni powinni za to wszystko jednak w jakiś sposób pokutować. Moim zdaniem to jest niemożliwe. Oni są za słabi, żeby zaatakować NATO. No ale jednak, no tak ostatnio oni taką propagandę, proszę, wie pan, że... Proszę pana, to jest tylko propaganda. Czy oni za mało im rodzice o wojnie opowiadali, czy mają jakieś takie imperialistyczne zapędy, nie wiem. Trzeba żyć, trzeba, wie pan, korzystać z życia, ze świata, a takie tam wojowanie to nic dobrego nie daje. Oni po prostu mają to, wie pan, w genach, że muszą mieć wroga. No i tym razem sobie znaleźli. Sami sobie znaleźli. Czyli mogą po prostu gadać. To tak niech sobie gadają. A jak wy traktujecie groźby ze strony Rosjan? Jak myślicie, czy mają oni jakiekolwiek szanse na wyzbycie się carskiej mentalności? Napiszcie koniecznie w komentarzach. Jeśli materiał ten wam się spodobał, to dajcie lajka i kliknijcie subskrypcję, aby nie przeoczyć nowych treści na kanale. Eryk Błaszak, goniec.pl